Nareszcie to zrobiłem. W zaledwie kilka dni udało mi się złożyć mocną drużynę, którą widzieliście w ostatnim odcinku, i wbić punkty kwalifikacji do Mistrzostw FUT, mimo że w tych niższych ligach naprawdę długo się je farmi. Do tej pory jednak w Division Rivals wygrałem wszystkie swoje mecze. Czas jednak przejść na wyższy level i czas zagrać kwalifikacje do FUT Champions, na które teraz was zapraszam. Dobra, moi drodzy, udało się zdobyć punkty kwalifikacji Mistrzostw FUT, także czas na rozegranie tych eliminacji i zobaczymy, ile meczów uda nam się tam wygrać naszą drużyną. Bo zanim przejdziemy do kwalifikacji, to jeszcze zapisałem się na tym koncie do newslettera Electronic Arts, za co dostaję jedną z trzech ikon Prime na wypożyczeniu. Każdy z was to może zrobić, wystarczy się zapisać do newslettera EA. No i tutaj oczywiście nie może być innego wyboru, bierzemy sobie Ronaldo Nazario. Mamy nasz zespół, wszyscy gotowi, wszyscy zmotywowani. Szukamy rywala i lecimy z pierwszym meczem. Dobre zagranie teraz. Jest Atal, piękne podanie, Pet Czech, 1-0. Kalulu, mam nadzieję, że nie będzie czuł tego, że nie chcieliśmy go w tym składzie początkowo. Jest gol Ginola, bo chcieliśmy tutaj mieć tego Diallo, no ale jednak przyszedł do nas Kwara, więc musi być Kalulu w drużynie. Czech, dobre zagranie, jest Atal, jeszcze oddaje do Czecha i Pet Czech kończy. Ginola, Ginola! No i mamy rage quit chyba, tak jest. Jest Kwara. Kwara, ależ przyspieszył! Kwara, gol, gol, gol! Dobra, Ginola to musi być gol. Ginola! Tak jest, 2-1. Że zabraknie gdzieś koncentracji, a... O, proszę, nice, gol! Ale piła! I teraz... Pet Czech! Pet Czech! Gol! I mamy drugi rage quit. Let's go! Także idealnie! Golazzo Ginoli, trzecia minuta. Zaangażował się Jorente, no to może chociaż jakoś porządnie. Ginola, Ginola, ależ wykończenie, brawo, Drivenik. Wicel wycofuje, jest Ginola i to jest gol. 3-1 i kolejny rage quit, let's go. Dawaj. Ginola, ej, ten Ginola jest totalnie kozakiem. No patrzcie, Ginola sobie na luzie wybiega, jest sam na sam z bramkarzem. Kiwa bramkarza, kiwa obrońcę, kończy akcję, piękna sprawa. No wiecie, bo po co? Jak mam Ginolę, to po co mi Shaqiri? No i czwarty rage quit. Piękne podanie, jest Kwara, jest gol. Let's go! Kwara, no ładne to było. Oj, karny, karny, karny. Tak jest! Ojej, no ale to powinien być gol już po pierwszym strzale. Czech ma fajną sytuację, Pet Czech, no ale wystawi to do Ginoli. O, let's go, kolejny rage quit. Czech, prawa noga, ale to i tak jest gol. Ginola i to już było piękne, precyzyjne wykończenie. Czech, ależ to porobione, ależ gol ładny, Kwara, let's go. Nice, Kwara. Szósty rage quit. Tak jest, let's go, ładna akcja. Tak jest, ale akcyjki dzisiaj się kleją pięknie. No, to jest chyba top podanie. Kalulu, Kalulu, ależ bramka, no trochę z przypadku ten gol, nie będę ukrywał, troszeczkę z przypadku ta bramka, ale fajnie zagrana akcja. Dobre rozrzucenie jest Berardi, Berardi, gol na 4-0 i to jest siódmy rage quit. Tak jest, Ginola, 1-0. Berardi! Dwójeczka! Piękna piłka. Tak jest! Ginola! Let's go! Tak jest! Berardi! Dobre podanie. Kwara! Zamarkowanie powershota i gol! No i to, moi drodzy, są kwalifikacje rage quitów. Rywale nie potrafią wytrzymać potężnego naporu, potężnego HGV Academy. Dobra, próbujemy na Czecha. I to była dobra próba, let's go. O to chodzi. Ej,
Jeszcze. Tak jest! Ograny bramkarz i mamy mecz o 10 do 0 i 9 rage quitów. Dobre podanie bardzo. Kolejne, dobre. Piękna akcja, pięknie. Brawo Berardi. No i brawo też Czech w sumie za całe to zagranie. Tak jest! Ginola! Let's go! 2 do 0! O to chodzi. Brawo, Juste, pokaż, że możesz być też prawym obrońcą. Tak jest! Ależ gol, ależ akcja, o to chodzi, tak mamy grać. I let's go! I mamy 4 do 1. Mamy to, let's go, ale pięknie. Ależ poszedł, Boże, ale dzisiaj jest w tej ręce. W tej ręce, moi drodzy, dzisiaj jest kręciołek. Spet Czech. Ta też będzie ładna, patrzcie. Let's go. Dobra, wygrywamy. Co prawda tym razem nie rage quitem, ale jest wygrana, jest 10-0 w kwali. Moi drodzy, pierwsza ranga wbita, 10-0 zrobionej, czas na nagrody, paczka za 100 tysięcy, za 50 i za chyba 35, tak? Mega paczka, by oddały. Zacznijmy od mega paczki, wszystkie one są oczywiście wymienne, także tutaj, jeżeli udałoby się coś fajnego trafić, no to też mamy duży zarobek, ale w pierwszej niestety tylko koła też. Teraz ta za 50 koła. Zobaczmy, czy w niej jest jakaś szansa na coś lepszego, no ale też bez specjalnej karty, serio, Handanowicz na tym etapie. Patrzcie za 100 tysięcy, no to chociaż specjalna karta, proszę, jest Centurion, Ibra, Ibra. No niestety, Jordi Alba, ale tu też, no 88 overall, on chyba jest warty teraz jakieś 15 tysięcy. Jest jeszcze Brahim Diaz, także no to razem już z Quixelów coś tam daje. I no niestety, tutaj nic, ale jeszcze jest Sterling jako walkout, no dobra, no uratowała ta paczka jakkolwiek te nagrody. Ale pomimo, że nagrody zawiodły, to mamy jeszcze dodatkowe nagrody za Food Champions. Także parę paczek z folderami, może tutaj coś ciekawego się nam pojawi. 2x83+, na start, może na jakiś dobry początek. Ajajaj, nic ciekawego. 84+, i footis Cristiano Ronaldo. Dobra, ale jest parecho, przynajmniej walkoutik. 2x84+. No jakąś specjalną musimy wreszcie dostać, no naprawdę zaczęło słabo sypać. Jest Rebić, ej, to nie mam go, ale obie te karty już w tym klubie miałem i obie do mnie wróciły, ale się cieszę, bo to są wysokie overale. A w niej dalej może być coś ciekawego, dalej może być coś fajnego. Na start znowu Keylora Navasa dostajemy, okej. Ale on mi zawsze przynosi jakąś fajną, specjalną kartę obok siebie. Oby tak samo było tym razem. No i wykrakałem. Dobra, kochani moi, lecimy, robimy pika, jeden z czterech zawodników, 86+, licząc, że w piku przyjdzie nam po prostu jakaś dobra, wysoko oceniona karta. Tylko czy tak będzie? Zobaczmy teraz, coś specjalnego, coś fajnego. Jejku, no jest karta specjalna, ale liczyłem na coś więcej niż overall 88. No Chica nie bierzemy, mimo że specjalna, bierzemy Donnarumę. Także mogę być z siebie zadowolony. 10 minut w kwalifikacjach, dobrze wróży, jeżeli chodzi o podstawową ligę weekendową. I ona rozgrywana już w ten weekend na moich streamach na Twitchu. Także tam gorąco, gorąco was zapraszam już dzisiaj. W piątek gramy pierwsze spotkania, natomiast kończyć ligę weekendową będziemy w niedzielę. Więc wpadajcie i obserwujcie. Ale to jeszcze nie koniec dzisiejszego odcinka, bo z racji, że zagraliśmy w Division Rivals, no to jako taki specjalny otworzymy sobie również paczki za Rivalsy. No na razie nie jestem jakoś mega wysoko. To są jeszcze nagrody za szóstą ligę, chociaż już praktycznie jesteśmy w piątej. Natomiast no trzeba było trochę tych meczów zagrać, tak jest. Pierwsza ranga tak jakby w szóstej lidze na to wychodzi. I wziąłem takie trochę dziwne nagrody, takich, których zwykle na swoim koncie nie biorę, czyli monety plus paczki niewymienne, bo akurat te 15 tysięcy naprawdę może mi się przydać. A jeżeli chodzi o paczki niewymienne, no to ewentualnie przetopimy je sobie na jakichś zawodników. Także wydaje mi się, że jest to spoko. Teraz w wyzwaniach budowania składów jest chociażby Xherdan Shaqiri, także może on zawita w naszym składzie. Teraz proszę, zimowa karta, Brazylia, prawy obrońca, czyli wraca do nas Fabio, który był już przetopiony na tym koncie, ale gdzieś tam się w poprzednich odcinkach pojawił, także nie ma tragedii. No nie chciałbym tutaj za dużo duplikatów, ale chciałbym tutaj wysokie oceny, żeby móc po prostu zrobić, czy właśnie to SBC o Shaqiriego, czy może jeszcze coś innego. Proszę bardzo, kolejna karta,
Tym razem buntownik mu nie. Także kolejna karta, którą znowu na tym koncie mieliśmy, ale chyba już ją tak jest, przepalałem. Także fajnie, że nie wpada tutaj żaden duplikat. No i ostatnia z nagród za Division Rivals czeka na nas w tym momencie. Złota paczka ekonomiczna premium. I czy tutaj? No nie, tutaj już niestety bez karty specjalnej i także bez nawet ekranu. Mimo to uważam, że nie mogłem liczyć na nic lepszego, jeżeli chodzi o te nagrody. Więc mamy 15 tysięcy, mamy zawodnika 86, także generalnie rzecz biorąc jest spoko. Obserwujcie kolejne odcinki, obserwujcie przede wszystkim streamy. Link do mojego Twitcha znajduje się w opisie. Zostawcie łapkę w górę pod tym odcinkiem, będzie mi bardzo, ale to bardzo miło. A tymczasem ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie i piona!